i bliżej prawej. Tu musisz jechać blisko prawej. Jedziemy blisko prawej. Teraz jedziemy w prawo. Tutaj w tej sytuacji wcześniej, gdy widzieliśmy, że będziemy zawracać, powinniśmy zjechać sobie do lewej krawędzi i na ostatnim zjeździe zjechać w prawo. Niemniej przed wjazdem na rondo, jadąc prawym pasem, zobowiązani jesteśmy trzymać się blisko prawej krawędzi. Przepis mówi nam wyraźnie, że jadąc w prawo, musimy się zbliżyć do prawej, skręcając w prawo, musimy się zbliżyć do prawej krawędzi jezdni. Dopiero w momencie wjechania na rondo zajmujemy sobie na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, zajmujemy sobie odpowiedni pas ruchu w kierunku, w którym chcemy się przemieszczać. W tej chwili jest kawałek prosty, widać jak nam Darek ładnie odjechał. Zaprezentował możliwości motocykla. 79 koni mechanicznych, swoje robi i widać jak w ułamku sekundy może spokojnie odjechać, jak są ku temu warunki i przede wszystkim nawierzchnia. Trzeba powiedzieć, że motocykl XJ6 Diversion jest świetnym motocyklem. Bliżej prawej jedziemy od razu. Wjeżdżając na rondo, dopiero sobie zjedziesz do osi. O, teraz wjedź, zjedź sobie do osi. O, bardzo fajnie. Miniesz zjazd, kierunek prawy. O, bardzo fajnie. I skręcamy w prawo. Wcześniej powiedziałem, XJ6 jest świetnym motocyklem. Bardzo dobrze się prowadzi. Nie wymaga od kierującego jakichś specjalnych umiejętności. W zupełności wystarczą te nabyte podczas kursu podstawowego, bo zaznaczyć należy, że zadania egzaminacyjne są na tyle trudne, że sprawiają nawet problemy wytrawnym motocyklistom, którzy wcześniej gdzieś przez okres jakichś 2 lat jeździli jednośladem, mieli z tym jednośladem do czynienia i też mają problemy ze zdaniem egzaminu. Więc osoba, która zda egzaminy w tej chwili na obecnych przepisach jest w pełni przygotowana do tego, żeby poruszać się bez żadnych kompleksów w ruchu miejskim. XJ6 to jest wersja Diversion, wyposażona w dodatkowo w owiewkę z przodu, która powoduje, że mamy mniejsze opory powietrza i jazda jest przede wszystkim przyjemniejsza, tak jak na skuterze. Do osi cyk, do osi sobie zjedź, dokładnie, i przy tym zjeździe teraz w prawy kierunkowskaz i jedziemy w prawo, blisko prawej, cyk, do prawej, o, bardzo fajnie. I przyspieszymy, pokażmy jakie są możliwości motocykla, dodajmy gazu. O, widać jak w tej chwili ładnie nam tutaj Darek odjeżdża. I czy wzniesienie, czy nie wzniesienie, widać jak motocykl się pięknie zbiera, 80 koni, niecałe. Kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym, o dużym natężeniu ruchu.
cyk, o, zmienił pas ruchu.